Na podstawie artykułu 15 ust. 6 mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić pierwszą sesję siódmej kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego od punktu pierwszego do punktu numer 4. Jest mi ogromnie miło powitać, mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa. Dziękuję za to, że przybyliście. W pierwszej kolejności powitam pana sędziego Mariusza Gresztę, który przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pruszkowie wręczy nam zaświadczenia o wyborze. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu poprzedniej kadencji, Pawła Sierackiego. Witam pana starostę Krzysztofa Rymuzę. Oczywiście witam bardzo serdecznie wszystkich radnych elektów siódmej kadencji. Witam także naczelników wydziałów, pracowników starostwa, rektorów placówek oświatowych, komendanta PSP. Wszystkie osoby, które nas zaszczyciły dzisiaj w tym bardzo ważnym i uroczystym dla nas dniu. Informuję, że komisarz wyborczy postanowieniem numer 1784 na 2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, działając na podstawie artykułu 15 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, zwołał na dzień dzisiejszy na godzinę 17 pierwszą sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego. Pani Julia Burzec. Pani Małgorzata Bielska. Pan Krystian Durma. Pani Karolina Gawkowska. Pan Michał Kucharski. Pani Amanda Midlejner. Pan Grzegorz Mroczek. Pan Michał Pichacz. Pan Janusz Rajkowski. Pani Kaja Rogulska.
Pani Ewa Rybka. Pan Krzysztof Rybusa. Pan Paweł Sikielko. Pan Rafał Sieradzki. Pan Konrad Śpiewak. Czytelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz bardzo proszę, ja będę wyczytywał nazwiska radnych, a radni zgodnie z tym, co powiedziałem, ślubuję, a ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Bejer Magdalena. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Borodzic Ewa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Burzec Julia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Chmielewska Małgorzata. Ślubuję. Durma Krystian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ejsmont Adrian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grabkowska Karolina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grabowski Patryk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kucharski Michał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Niklejner Amanda. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Mroczek Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pawłowska Aneta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pichowicz Michał. Ślubuję. Rajkowski Janusz, ślubuję. Rogulska Kaja. Rybicki Marcin. Ślubuję. Rybka Ewa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rymuza Krzysztof. Ślubuję. Siekierko Paweł. Ślubuję. Sieradzki Rafał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sipiera Konrad. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Śliwińska Mirosława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Świercz Artur. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Walendowski Sławomir. Ślubuję. Wencel Arkadiusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zalewska Aurelia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zglińska Dorota. Ślubuję. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam punkt drugi. Czwarty. Informuję, że w tym punkcie wybieramy przewodniczącego Rady. Zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Bardzo proszę radnych o zgłaszanie kandydatów. Proszę radny Adrian Pejson. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić kandydaturę Rafała Sieradzkiego. Rafał Sieradzki w latach 2010-2014 był radnym gminy Raszki. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz w latach 2021-2024 był przewodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Stosunki Międzynarodowe, Akademia Wistula, Specjalizacja Zarządzanie. Rafał Sieradzki posiada również dyplom Master of Business na Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora sprzedaży w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Dziękuję. Czy radny Rafał Sierak wyraża zgodę? Tak, wyrażam bardzo. Dziękuję. A jakie jeszcze kandydatury? Bardzo proszę, pani Magdalena Bejer. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam kandydaturę pana radnego Konrada Śpiery, przewodniczącego Rady. Jest to doświadczony samorządowiec, najpierw radny, później 5,5 roku wiceprezydent miasta Pruszkowa, odpowiedzialny za inwestycje. Wyższa Szkoła Mazerskiego, Zarząd Zarządzania Nieruchomościami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan Konrad Śpiewa wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam listę kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Bardzo proszę o przygotowanie karty głosowania i ogłaszam 10 minut przerwy. Pan radny Janusz Rajkowski. Pani radna Kaja Jogórska. O wynikach głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie pani radna Dorota Zglińska, pani radna Ewa Rybka. Stwierdzę, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27. Radnych obecnych na sesji 27. Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27, głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata pana radnego Rafała Sierackiego oddano głosów 18 za. Na kandydata pana radnego Konrada Śpiewa oddano 8 głosów za. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że przewodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego został wybrany pan radny Rafał Sieracki. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Nie ukrywam, co brzmią pokorą i nieukrywanym wzruszeniem. Chciałbym podziękować za zaufanie, którym państwo mnie obdarzyliście w dniu dzisiejszym. Nie ukrywam, że sprawowanie tak zaszczytnej funkcji jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem i z pewnością zapewniam państwa tutaj wszystkich siedzących, że tę funkcję będę pełnił z olbrzymim zobowiązaniem i odpowiedzialnością. I mam nadzieję, że te wartości będą mi przyświecać każdego dnia w mojej pracy. Jestem dzisiaj spokojny, bo widzę państwa tutaj w zasadzie o różnych poglądach, ale myślę, że z otwartymi umysłami wspólnie wypracujemy naprawdę bardzo ciekawe, mądre rozwiązania dla najlepszego powiatu, powiatu pruszkowskiego. W swojej pracy niezależnie od państwa przekonań i poglądów chcę być przewodniczącym wszystkich państwa radnych. Dlatego jeśli macie państwo jakieś pomysły i jesteście państwo tutaj otwarci na współpracę, zapraszam. Cenię sobie, jak państwo wiecie, dialog i siłę argumentu, natomiast w dyskusji opartej o wzajemny szacunek. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że też będę wymagał od siebie bardzo dużo, ale również od państwa. Chciałbym, żeby te nasze sesje, tak jak w ostatniej kadencji, nowego składu radnych w głosowaniu tajnym. Bardzo będę państwa prosił teraz o zgłaszanie kandydatów na funkcję pierwszego z dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Bardzo proszę, pan Konrad Śpiewa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałbym zgłosić panią Aurelię Zaleską, która posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie środowiska, pomocy społecznej, które wykorzystywała w działalności na rzecz społecznej w
też na siłach lokalnych. Pani Olewia była członkiem zarządu osiedla Komorka, następnie przez 11 lat osiedla w Radzie Gminy Michałowice i prawie 8 lat w Radzie Powiatu Pruszkowskiego. W Radzie Powiatu pracowała w komisjach zajmujących się inwestycjami, ochroną środowiska, budżetem, porządkiem i administracją. Chciałam też Pani Olewia później uznanie społeczne i kolejny raz została wybrana radną powiatu Pruszkowskiego. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że Klub Prawa i Sprawiedliwości ma drugi w kolejności wynik co do ilości radnych w naszym składzie w Radzie Powiatu i rekomendujemy, prosimy Państwa o wybranie Aurelii na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to zgłoszenie. Czy Pani Aurelia Zalewska wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Proszę bardzo, Pan Patryk Grabowski. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić Panią Karolinę Gawkowską, radną Klubu Koalicji Obywatelskiej. Pani Karolina jest radowitą pruszkowianką, mieszkanką Żbikowa. Swoje wykształcenie wyższe osiągnęła poprzez ukończenie Uniwersytetu Szkoły Głównej Handlowej w dziedzinie finansów oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Stażystka Parlamentu Europejskiego, zawodowo związana z zarządzaniem międzynarodowymi kontraktami w branży IT. Jest doświadczonym samorządowcem, była radną w kadencji 2014-2018, również członkinią Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Poproszę o poparcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy Pani Karolina Gawkowska wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakąś kandydaturę? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym zamykam listę kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Drugiego z dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu Pruszkowskiego. Kto z Państwa chciałby? Bardzo proszę, Pan Konrad Świer. Panie Przewodniczący, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam ponownie Panią Aurelię Zalewską. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa? Pan Patryk Grabowski. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić Pana Pawła Sikierko. Jest to radny poprzedniej kadencji, przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, urodzony w Pruszkowie, zamieszkały w Piastowie, absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Tadeusza Kościuszki, następnie Akademii Medycznej w Warszawie oraz ukończył studia biznesowe. Cała kariera zawodowa Pawła związana była, jest od 2015 roku z handlem w branży medycznej. Proszę mi zobaczyć. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jeszcze jakąś kandydaturę? Nie widzę, w związku z tym zamykam. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo o wyrażenie zgody przez Panią Aurelię Zalewską. Czy Pani wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Pan Paweł Sikierko, czy wyraża zgodę? Panie Przewodniczący, wyrażam zgodę. Bardzo dziękuję. Wobec nie zgłaszam. Pani radna Aneta Pawłowska. Pan radny Michał Pichowicz. Pan przewodniczący Rafał Sieracki. Pan radny Konrad Świera. Pani radna Wirosława Szczytnińska. Pan radny Artur Świercz. Sławomir Walendowski. To było o wynikach głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie przewodnicząca Magdalena Wejer, członkowie Dorota Szczyńska, Ewa Rybka stwierdza, że głosowanie tajne ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27, radnych obecnych na sesji 27, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27,
głosów nieważnych oddano 0. Na kandydatkę panią radną Karolinę Gawkowską oddano 19 głosów za. Na kandydatkę panią radną Aurelię Zalewską oddano głosów za 7. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Gratuluję, stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru. Panie przewodniczący, jeszcze nie skończyłam. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego została wybrana pani radna Karolina Gawkowska. Wynika głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie przewodnicząca Magdalena Pejer, członkowie Ewa Rybka, Dorota Zglińska stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27, radnych obecnych na sesji 27, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27, głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata, pana radnego Pawła Sikierko, oddano 19 głosów za. Na kandydatkę, panią radną Aurelię Zalewską, oddano 7 głosów za. Oddano 1 głos wstrzymujący się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Pruszkowskiego został wybrany pan radny Paweł Sikierko. Chcę serdecznie podziękować. Powierzenie mi roli wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego jest to niebywały honor i wyróżnienie. Ze swojej strony chciałabym Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby obrady w właśnie rozpoczynającej się kadencji miały merytoryczny charakter oraz byśmy wszyscy działali z sukcesami, ale także sprawnie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. Liczę także na owocną współpracę w ramach prezydium oraz oczywiście z biurem rady. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To niezmiernie miło jest, że się tutaj w tak zacnym gronie. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za wszystkie głosy oddane za moją kandydaturą. Wiem, że niektórzy z Państwa znają mnie z poprzedniej kadencji, z Komisji Zdrowia. Mam nadzieję, że nie czują do mnie żadnej urazy, a ci z Państwa, którzy mnie nie znają, mam nadzieję, że mnie poznają i współpraca będzie bardzo owocna. Jestem otwarty na Państwa propozycje. Dziękuję uprzejmie. W porządku obrad zajmiemy się wyborem starosty powiatu. Informuję, że zgodnie z artykułem 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatu Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zwracam się teraz do Państwa o zgłaszanie kandydatów. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić kandydaturę? Jeśli nie ma chętnych, ja pozwolę sobie zgłosić osobę w postaci pana Adriana Ejsmonta. Adrian Ejsmont jest absolwentem Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie z obronionymi tytułami Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz tytułem magistra, to też aktywny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą od wielu lat. Adrian to niewątpliwie jeden z najbardziej aktywnych samorządowców Rady Powiatu Pruszkowskiego w minionej kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Był członkiem Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz pełnił rolę przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w powiecie pruszkowskiej. W roli samorządowca Adrian aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, lokalnym powiatu pruszkowskiego, angażując się w liczne wydarzenia oraz działania. Jego zaangażowanie w samorząd oraz zdobyte doświadczenie sprawiają, że jest skutecznym łącznikiem między lokalną społecznością a instytucjami rządowymi, o czym świadczą liczne rekomendacje posłów i posłanek Sejmu i Senatu RP. Adrian Ejsmont to człowiek pełen energii do działania, a jego doświadczenie, determinacja i zaangażowanie sprawiają, że jest idealnym kandydatem na starostę powiatu pruszkowskiego, któremu zależy na równomiernym i zrównoważonym rozwoju całego powiatu pruszkowskiego. Czy pan Adrian Ejsmont wyraża zgodę? Tak, panie przewodniczący, wyraża zgodę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zgłosić jakąś osobę? Bardzo proszę, pan Fotrat. Nie chodzi o zgłoszenie osoby, panie przewodniczący, chciałbym zadać kilka pytań kandydatowi na starostę. Bardzo proszę. Można, tak?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Literowska to bardzo odpowiedzialna funkcja, która zobowiązuje. Ja chciałbym poprosić pana radnego Smotka, żeby przedstawił swoje 5 głównych celów, jeśli chodzi o rozwój powiatu pruszkowskiego. Jakie widzi szanse, jakie zagrożenia, na co będzie chciał postawić? To jest moje pierwsze pytanie. Szanowny panie radny, jeżeli chodzi o pracę, będziemy pracować tutaj wspólnie, będziemy musieli wspólnie ustalić, jakie działania będziemy wykonywać. Nie jest to urząd, który będę pełnił samodzielnie, zatem przyjdzie na to czas i ogłosimy również spotkanie z konwentem gmin, co chcemy poznać, jakie w powiecie inni również włodarze mają oczekiwania wobec mojej osoby, wobec całego starostwa i wtedy podejmiemy decyzje przemyślane. Pani radna Małgorzata Chmielewska. Pan radny Durna Krystian. Odczytam protokół komisji skrutacyjnej o wynikach głosowania w sprawie wyboru starosty pruszkowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie pani Ewa Rybka i pani Dorota Zwińska stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru starosty pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27. Radnych obecnych na sesji 27. Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27. Głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata Adriana Eismonta oddano następującą liczbę głosów ważnych. 18 głosów za, 8 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że starostą powiatu pruszkowskiego został wybrany pan Adrian Eismont. Gratuluję. Że uchwałą w sprawie wyboru starosty pruszkowskiego została podjęta. Panie starosto, życzę panu wszystkiego dobrego w nowej kadencji. Gratuluję panu serdecznie wyboru. Mocno liczę, że współpraca między Radą Powiatu a Zarządem będzie się układała wzorowo. Liczę tutaj na dobrą współpracę i na dość dużą satysfakcję. Jeśli pan chce, to oddaję panu głos. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Chciałbym z olbrzymim wzruszeniem, ale jednocześnie z olbrzymią pokorą podziękować państwu z całego serca za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, powiększając mi funkcję starosty powiatu pruszkowskiego. Nie znajduję słów, by wyrazić to, co teraz czuję. Jestem, możecie być państwo pewni, jednakże jestem zaszczycony i podkreślam, jestem pewny, że razem z tak wspaniałą Radą Powiatu Pruszkowskiego w najbliższej kadencji dokonamy rzeczy wielkich dla wszystkich gmin w powiecie pruszkowskim. Od początku swoją pracę z samorządem traktowałem z niezwykłą powagą, zaangażowaniem i odpowiedzialnością, niezależnie od funkcji i miejsca, które zajmowałem. Dziś jako starosta powiatu pruszkowskiego otrzymuję od państwa olbrzymie zaufanie, za które jeszcze raz dziękuję i zapewniam państwa, że jestem świadomy wszelkich wyzwań, które stoją przed nami i zrobię wszystko, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców powiatu pruszkowskiego. Pragnę państwa zapewnić, że drzwi zawsze są dla państwa otwarte, dla waszych pomysłów, opinii i obaw. Wierzę, że w atmosferze współpracy i dialogu osiągniemy za 5 lat olbrzymią satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Większość z państwa miała przyjemność już ze mną współpracować. Wiecie państwo, że jestem człowiekiem dialogu i współpracy, oczywiście w atmosferze wzajemnego poszanowania. Dlatego dla dobra naszego powiatu będę rozmawiać ze wszystkimi, niezależnie od poglądów i przynależności, bo szczerze wierzę, że łączy nas przynajmniej jeden wspólny cel, rozwój i dobro powiatu pruszkowskiego. Dziękuję.
Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie Ewa Rybka, Dorota Zglińska stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru wicestarosty Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27, radnych obecnych na sesji 27, radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27, głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata Leszka Zarzewskiego oddano następującą liczbę głosów ważnych. 17 głosów za, 8 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wicestarostą powiatu pruszkowskiego został wybrany pan Leszek Zarzecki. Gratuluję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru wicestarosty pruszkowskiego została podjęta. Serdecznie gratuluję panu Leszkowi Zarzeckiemu. Bardzo proszę, przekazuję głos dla pana Leszka Zarzeckiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałem podziękować za okazane mi zaufanie i zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść, również zaufania mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Odczytam protokół Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie Ewa Rybka, Dorota Zglińska. Stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostało następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27, radnych obecnych na sesji 27. Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27, głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata Patryka Grabowskiego oddano następującą liczbę głosów ważnych. 17 głosów za. 7 głosów przeciw. 3 głosy wstrzymujące się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego został wybrany pan Patryk Grabowski. Gratuluję. Skrutacyjny o wynikach głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie Rybka, Dorota Zglińska stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27. Radnych obecnych na sesji 27. Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27. Głosów nieważnych oddano 0. Na kandydata pana Michała Piechowicza oddano następującą liczbę głosów ważnych. 18 za, 7 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Odczytam teraz protokół Komisji Skrutacyjnej o wynikach głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodnicząca Magdalena Bejer, członkowie Ewa Rybka, Dorota Zglińska stwierdza, że w głosowaniu tajnym ustalone zostały następujące wyniki głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Osób uprawnionych do głosowania 27. Radnych obecnych na sesji 27. Radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu 27. Głosów nieważnych oddano 0. Na kandydatkę panią Małgorzatę Chmielewską oddano następującą liczbę głosów ważnych. 20 głosów za. 7 głosów przeciw. 0 głosów wstrzymujących się. Zatem informuję, że Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została wybrana pani Małgorzata Chmielewska. Bardzo gratuluję pani radna. Panie porządku obrad, zamykam pierwszą sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego. Miłego wieczoru, dziękuję serdecznie.